Ewangelii świętego Łukasza. Jezus wyrzucał złego ducha z człowieka, który był niemy. A gdy zły duch wyszedł, niemy zaczął mówić i tłumy były zdumione. Nie zapominamy, że jest czas Wielkiego Postu, czas nawrócenia, czas przemiany naszych postaw. Wracamy z drogi grzechu, z drogi odwrotu do Boga, na drogę w Jego kierunku, na drogę przebywania z Nim. Tu jest miłość, tu jest moc ducha, tu jest pokój serca. Jezus, który poskramia złe duchy i ukazuje, że w Nim jest nasza siła i wewnętrzne ukojenie, przychodzi do nas, bo zły duch może nami targać, podsycać złe pragnienia, wciągać w zniewolenia, w nałogi, bylebyśmy nie patrzyli w stronę Boga. Chrystus jest naszym nauczycielem, wychowawcą, jest reformatorem, tym, który pomaga nam zawrócić z tej fatalnej drogi. Jest tym, co czyni cuda, ale to jeszcze za mało. Trzeba, byśmy widzieli w Nim naszego obrońcę, tego, co uwalnia nas od wpływu złego, daje impulsy do nowego życia. Chrystus to Bóg pełen mocy, ratujący i uwalniający nas od zniewoleń. Tylko wołaj krwi Chrystusa, zwyciężająca złe duchy, wybaw nas, wybaw mnie. Maryjo, niewiasto, co niszczysz głowę węża, niepokalana, cała poddana Panu, wspieraj nas w walce z mocami ciemności, z zakusami starodawnego węża, co szuka w nas szczeliny dla swego jadu nienawiści. Daj nam być pokornymi, jak Ty przed Bogiem i mówić każdym szeptem różańca. Bądź uwielbiony, Panie, w Chrystusie. Dzisiaj naszym dziesiątkiem różańca pomódlmy się zatarganych różnymi pokusami do popełnienia grzechu ciężkiego, aby się opierali, by w Panu, w naszym obrońcu, we wstawiennictwie Twoim, Matko, znajdowali umocnienie, siłę. W Panu szukamy pomocy. Ojcze nasz, któryś jest w niebie, święć imię Twoje. Przyjdź królestwo Twoje, bądź wola Twoja, jako w niebie, tak i na ziemi. Chleba naszego powszedniego daj nam dzisiaj i odpuść nam nasze winy, jako i my odpuszczamy naszym winowajcom. I nie wódź nas na pokuszenie, ale nas zbaw ode złego. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinie śmierci naszej. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinie śmierci naszej. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej.
Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Chwała Ojcu i Synowi, i Duchowi Świętemu. Na początku, teraz i zawsze, i na wieki wieków. Amen. O mój Jezu, przebacz nam nasze grzechy, zachowaj nas od ognia. Pomóż szczególnie tym, którzy najbardziej potrzebują Twojego miłosierdzia.